Witajcie, słuchajcie, jesteśmy na Palnicy Łoczeńskiej. Zbierzemy teraz drogę na Morskie Oko, ale nie idziemy na Morskie Oko, tylko odbijamy za 20 minut w prawo na stawu i zobaczymy, gdzie będzie pogoda. Jak widać, tutaj jedna klima nie dopisała. Pogoda jest, no nie będę komentował jaka, nie wyrażać, ale wyżej powinien być śnieg. Przez wielu uważana za jedną z najpiękniejszych tatrzańskich dolin. Urokliwie położona, posiada wszystko, czego dusza górskiego wyczekija zapragnie. I wysokie podniebne turnie, i wielkie połacie zielonych traw, piękna tafla szafirowych jezior i do tego wszystko zamknięte w górskim krajobrazie. Zgadnijcie, dokąd zmierzamy. Idziemy do przodu. Trochę późnej pogodzie, ale powoli docieramy do schodziska piłki stawu. Idziemy dalej, na filmik dajcie. W planach były rysy, ale ten delikatny halny trochę nam popsuł plany, jak widać. Doszliśmy do 5 stawów, to jakoś damy radę. Zachęcamy do naszej zbiórki. Jeszcze zostało niewiele dni, jeszcze kilka. Także na pompie myślę, że damy radę. A na razie jedno z nas zostało to wszystkie tymi pięknymi widoczkami. Te chmury pięknie tutaj w dużej prędkości wiatru nabierają. Trasy rozdzielenia od Doliny Rozkoki wysokim progiem. Dolina Pięciu Stawów, bo tutaj właśnie jesteśmy, jest swego rodzaju podniebnym górskim światem. Jest odseparowana od zgiełku miast. Tutaj łapiemy oddech, podziwiamy piękne widoki. Możecie być pewni, że znajdując się w tym miejscu, jesteście w sercu Tatr Polski. Kochani, do końca naszej zbiórki zostało już tylko kilka dni. Nie zmarnujcie tego czasu. Dzieci z DPS-y Sióstr Serafitek liczą na waszą pomoc. Zapraszamy. Yeah! Pozdrowionka z Tatr, Dolina Pięciu Stawów. Ósma 40, około 1000 metrów nad poziomem morza. Zaczynamy podejście pod Kasprowy Wiar. Dziękujemy za śledzenie naszej podróży i wyprawy. Do Zakopanego z pięknym widokiem na Giewont u schyłku już tego dnia udało nam się dojechać dzięki niezawodnym samochodom JMM Auto pana Mariusza. Za to serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.